Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała po raz 22 w Dąbrowie Tarnowskiej. Na tych, którzy zdecydowali się wspomóc akcję, czekał szereg atrakcji. Myślę, że widoczne jest duże zaangażowanie naszych mieszkańców. Widać to było przez cały dzień, że swoje grosiki, nie tylko, bo i nieraz banknoty wrzucali mieszkańcy do puszek. Widzę duże zaangażowanie wolontariuszy i całego sztabu orkiestrowego. Sztabem kieruje pan Paweł Chojnowski, dyrektor Dąbrowskiego Domu Kultury. Robi to bardzo dobrze i współpracuje z wieloma instytucjami, ze starostwem, z urzędem miejskim i przede wszystkim z wieloma firmami. W tym roku firmy wyjątkowo dopisały. Jest bardzo dużo ciekawych prezentów, gadżetów do licytacji, które mam nadzieję przyniosą niezły dochód i chciałbym z tego miejsca serdecznie podziękować wszystkim ofiarodawcom, którzy wrzucali datki, ale również podziękować wszystkim tym, którzy przekazali ciekawe przedmioty, upominki na licytację. Myślę, że ten rok będzie chyba rekordowy, jeśli chodzi o zbiórkę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Świadomość jest bardzo duża, na jaki to cel idzie, na cel bardzo szczytny i myślę, że od wielu lat przeprowadzane finały w mieście, no naprawdę się przyjęły i jest to bardzo ważny cel. Są też wymierne przykłady, że Dąbrowski Szpital korzysta ze sprzętu zakupionego ze zbiórek Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a więc widać, że te pieniądze w jakiś sposób również wracają później na ten teren, służą pacjentom, służą do lepszej diagnostyki wielu chorób, schorzeń i tak właśnie powinno być. W Dąbrowskim Domu Kultury odbył się rodzinny koncert, w ramach którego można było podziwiać występy taneczne, wokalne oraz kabaretowe. Każdy finał oceniam bardzo dobrze, ze względu na to, że takie przedsięwzięcie jest bardzo potrzebne, bo środki, które są zbierane podczas Wielkiej Orkiestry no są przeznaczane na działalność opieki zdrowotnej. Myślę, że tutaj muszę się pochwalić, że korzystamy z tych środków. W 2013 roku udało się pozyskać trochę sprzętu do oddziałów geriatrycznych, między innymi łóżka, różnego rodzaju aparaturę. Także ten sprzęt poprawił możliwość wykonania dobrojakościowych diagnoz. Sprzęt, który jest dostarczony, będzie dostarczony albo już został częściowo dostarczony do Szpitala Dąbrowskiego, poprawi tak samo i komfort osobom przebywającym na tych oddziałach. Także każde takie przedsięwzięcie, co roku orkiestra, która gra dla osób starszych, tego roku gra dla dzieci, dla ratownictwa medycznego. Środki są bardzo potrzebne, bo wiemy, że do sprzętowienie czy ratownictwa medycznego, czy doposażenie oddziałów dziecięcych, czy geriatrycznych jest bardzo potrzebne, bo to wsparcie jest bardzo potrzebne ze względu na to, że samorządy nie posiadają na tyle środków, żeby mogły tak wesprzeć działalność i poprawić funkcjonowanie szpitali powiatowych. 22 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zakończył się światełkiem do nieba oraz licytacją cennych gadżetów. A warto nadmienić, iż pieniądze zebrane w tym roku zostaną przeznaczone na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki seniorów.